krążą przeróżne historie i legendy, dlaczego Pershing miał ksywę Pershing. Opowiadają przeróżne głupoty. Akurat tutaj mogę na 100% Państwu i Tobie wyjaśnić, bo tę ksywę nadał mu mój profesor od gier, Marek Mintzberg. Wtedy, kiedy były te gry nielegalne, o których mówisz, to tak jak powiedziałem wcześniej, w jednym miejscu był poker, w drugim miejscu był bak, a w trzecim była ruleta, w czwartym też była ruleta. I Andrzej potrafił oblecić te wszystkie gry po parę razy. I kiedyś gruby mówi, on zapierdala jak Pershing. I tak się utarło, zostało.